W Muzeum II Wojny Światowej odbyła się gala konkursu filmowego Patria Nostra. Młodzież miała za zadanie przygotować krótki film lub animację o jednym z epizodów z dziejów Polski. Dokładnie minutę. Tyle na przedstawienie dowolnego epizodu z polskiej historii mieli uczniowie, uczestnicy konkursu filmowego Fundacji Patria Nostra. Prace konkursowe to są filmy lub animacje na tematy wybrane, które będą przedstawiane dla każdej drużyny w ilości 8. I drużyna wybiera z 8 tematów jeden najbardziej pasujący i tworzy wtedy film lub animację, a decyzja o wyborze należy do nich. Jest niezwykle ważne, żeby pokazać innym, sobie, ale również innym, jak ja przeszłość widzę młodymi oczyma i w jaki sposób mogę oddziaływać na to, co będzie w przyszłości z kolei. Z punktu widzenia zainteresowywania młodzieży historią, jednocześnie mamy do czynienia z sytuacją, w której treści historyczne bezpośrednio są przekładane na wartości patriotyczne. To ważny element edukacji historycznej i patriotycznego wychowania, ale także sposób na rozwijanie artystycznej wrażliwości i poszerzanie wiedzy. Najdłuższy okres to było montowanie, ale też czytanie artykułów o właśnie zbrodni w Katyniu, co tam się stało i też myślenie nad tym, jak to można odzerować. Pierwsze miejsce zajęła ekipa z prastarej piastowskiej Krużwicy. Nasza praca dotyczyła bitwy pod Ossowem i została wykonana w konwencji takiego klipu filmowego. Stworzyliśmy piosenkę. Z dziewczynami stworzyliśmy tekst, kolega skomponował muzykę, dziewczyny śpiewały, rapowały. Dużo zainteresowania wzbudził nas w sumie pan Paweł i w sumie pan Krzysztof tak samo. Tak, bo dużo nam pokazujecie. Opowiadali dużo na ten temat, zainteresowaliśmy się jakoś tym. Na podium znaleźli się także uczniowie z Bydgoszczy i Gronowa Górnego. Nasza praca to historia wynalezienia lampy naftowej przez pana Łukasiewicza. Nasz film był w całości wykonany w technikach klasycznych, filmowany, montowany. Scenariusz był też u podstaw wymyślony. Nasz aktor, którego niestety z nami tutaj nie ma. Tak, to... z tego miejsca bardzo go pozdrawiamy, ponieważ Mateusz nie mógł być dzisiaj, bo jest na kursie przygotowawczym. A to jest związane z tym, że dostał się na studia do marynarki wojennej. Już teraz ruszyła 8. edycja konkursu, do której zgłaszać się mogą wszyscy chętni między 12 a 19 rokiem życia.